Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, widzowie, muszę wam pokazać koniecznie, jak wyszedł bunkier, który stworzyłem. Uwaga, bo tak jak mogliście zobaczyć wczoraj na kanale u Pawła, wszyscy przeprowadziliśmy się do bunkra. Stworzyliśmy jeden wielki bunkier, w którym wszyscy z Palionowa będą mieszkać, ponieważ musi być takie miejsce, w którym zamieszkamy, a ja dzisiaj oficjalnie żegnam się z tym domkiem, ponieważ na innym wymiarze Palionowa nie ma szans, żebyśmy mieszkali dalej w tych, prawda, zniszczonych chałupach, więc trzeba się wynieść właśnie do tego bunkra, a ja przygotowałem sobie cały bunkier tak, żeby on właśnie wyglądał elegancko, żeby on właśnie wyglądał tak, jak ma wyglądać, żeby był po prostu picobello fantastico, magnifito, prawda, idealny. Więc muszę, idziemy tam od razu teraz, pokażę wam, jak wygląda cały ten bunkier, pokażę wam, jaki tam miałem na niego plan i tak dalej. Nie budowałem go na odcinku, bo jakoś tak, nie wiem, po prostu jakoś wszyscy wzięli się za to budowanie, więc też tak wziąłem, no nie nagrałem tego niestety, przepraszam, nie nagrałem tego, ale jest zbudowany cały bunkier, jest, prawda, przygotowany odpowiednio i wygląda, prawda, fajnie. Więc uwaga, idziemy tutaj do tego, prawda, bunkra, tutaj jest idealne wejście, zrobię ja akurat, się pochwalę. Tutaj sobie wchodzimy do środka. Ło, tutaj jest jakaś, kurde, ekipa fantazy, dobra, ale ja tam, prawda, im nie przeszkadzam. Wchodzimy tutaj do tego bunkra i teraz tak, słuchajcie, tutaj to jest mój, prawda, bunkier, który wam muszę pokazać. Teraz tak, od czego zaczniemy? Mamy tutaj takie, prawda, no podstawowe skrzynki, w których musimy cokolwiek sobie chować i tak dalej. Tutaj jest skrzynka jedna taka główna na środku. Tutaj mi jakieś rzeczy jeszcze zostały z tego wszystkiego, które używałem, no i że tak powiem, nie wiem, co mam z tym zrobić na dany moment, no ale niech jest. Ogólnie masa różnych miejsc, żeby gdzieś pochować jakieś rzeczy. Ta skrzynka, szczerze mówiąc, nie pasuje mi, to ja ją rozwalam w tym momencie. I teraz tak, bloki będziemy dawać tutaj, to są bloki, to też liczymy jako blok. Tutaj niech są takie rzeczy właśnie, takie, że tak powiem, narzędziowe. Tutaj możemy zrobić jakieś jedzenie, dajmy, będziemy musieli przynieść tutaj więcej żarcia. Ta skrzynka, nie wiem, ta skrzynka będzie syfem, tam będziemy segregować. Tutaj na dole mam całe miejsce, gdzie będę mógł przepalać wszystkie rzeczy, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w tym innym wymiarze właśnie tego nie sprawdziłem w sumie, czy tam na dole, gdzie miałem tą fabrykę jedzenia, czy tam to jedzenie jest. Jeżeli tam jest, no to elegancko, to będziemy mogli stamtąd zabrać i będzie fajnie, bo tam, właśnie, czy te wieśniaki tam w ogóle pracują dalej? Ja tak, dobra, idę to sprawdzić, bo to jest w sumie bardzo ważne, żeby sprawdzić takie rzeczy, więc idę w takim razie w tym momencie do mojego domu i zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja, bo ja tam miałem wieśniaków, którzy mi zbierali ziemniaki. Trzeba przynieść tutaj trochę więcej żarcia, no bo skoro tutaj mamy być, no to już nie będę chodził do tamtego domu, więc wszystko, co jest potrzebne, muszę przenieść właśnie w to miejsce. Ale jest jedna, jedyna rzecz, którą schowam w tamtym domku, ponieważ uważam, że jest takie jedno miejsce tam, w którym powinienem schować jedną rzecz, a mianowicie jest to arcyklejnot, już go zresztą tam schowałem, więc zaraz wam to pokażę. Bo nie chowałem go na odcinku, a schowałem go poza odcinkiem, ale pokażę wam, gdzie to jest i tak dalej. Dobra, teraz tak, co my tu potrzebujemy? Potrzebujemy tak, wezmę tą łopatę, może mi się przydać. Płotki weźmiemy, mogą się przydać, weźmiemy to żarcie, może się przydać, bo żarcie nigdy za wiele. Fajerwerki wezmę, skrzynia, może się przydać, weźmy skrzynię, może będzie tam trzeba coś jeszcze ulokować, aczkolwiek mamy sporo tych skrzyń. Wezmę jeszcze jedno wiadro z wodą, co by mi się... O, te ziemniaki, a mieliśmy pójść na dół, zobaczyć, jak wyglądają te ziemniaki, więc szybko zejdźmy sobie na dół i zobaczymy to. Dobra. Robimy tak i pyk, dobra, świetnie. I teraz tak, są tu ziemniaki, dobra, elegancko, elegancko. W takim razie będziemy co jakiś czas sobie tu przychodzić po te ziemniaki, tak mi się wydaje, ale na dany moment zrobimy sobie po prostu taką akcję, że wezmę sobie 6 staków mam, dobrze liczę teraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak, mamy 6 staków, elegancko, tam się dalej zapełnia. Będziemy potrzebować jeszcze, ja potrzebowałbym shulker boxa, gdzie ja miałem kiedyś shulker boxa tutaj gdzieś. Czekajcie, czekajcie, ja go znajdę. Tu wieśniaki dalej pracują, widzę, więc dobra, nieważne jaki jest wymiar, one w każdym wymiarze pracują, więc to jest bardzo fajne. A ja potrzebuję shulker boxa, żeby te wszystkie rzeczy zabrać. Ja go gdzieś miałem, tylko ja teraz, kurczę, nie pamiętam, gdzie ja go włożyłem, ale w jakąś skrzynię go włożyłem. Ej, no nie, no ten shulker box mi się mega by teraz przydał. Proszę, niech on tu gdzieś będzie. Jest, dobra, mamy to z boxa. Ja, tu są w ogóle jakieś rzeczy w środku. A, dobra, git, to są takie rzeczy, które mogą tutaj być. Dobra, chowajmy tutaj te wszystkie rzeczy, które będziemy musieli ze sobą zabrać. To ta klątwa właśnie, to też schowamy do jakiejś skrzynki. Łopata, dobra, niech łopata jest na razie tu. To też możemy tu schować, ok. Potrzebujemy węgiel, żeby zanieść go na dół. Albo nie węgiel, będziemy przepalać sobie lawą. Tylko z tą lawą teraz jest sytuacja taka, że musimy odłożyć to wszystko tutaj, idziemy na dół po tą lawę i zrobimy... No dobra, właśnie, kurczę, dobra, weźmy sobie tak, tak i tak, dobra, mamy tą lawę i zrobimy sobie nieskończone źródło lawy tam na miejscu. Więc myślę, że tak, zdezaktywujmy jedno, to źródło bierzemy tak i tam na miejscu sobie zrobimy, żeby już tam mieć, że tak powiem, pewność, że to tam wszystko będzie. Dobra, musimy się całkowicie... Trzeba przygotować ten bunkier na, naprawdę na każdą ewentualność, nie? On nie może być, prawda, niefunkcjonalny, on musi być funkcjonalny, to jest...
To jest to bardzo ważna rzecz. Dobra, weźmiemy to, bo to tam może mi się przydać, bo w końcu tam z tego koloru mam cały ten bunkier. Drewno, weźmy to drewno, może się przyda. Weźmy sobie jeszcze jedno takie dżunglowe i jedno brzozowe. Mogą się takie rzeczy nam poprzydawać tam. I co? Dobra, lecimy tam, zaraz. A, jeszcze jedną rzecz miałem wam dobra, zaraz wam to pokażę. Najpierw zejdźmy tam, to wszystko zaniesiemy, a zaraz tutaj wrócimy i wam pokażę najważniejszą rzecz, jaka tutaj prawda jest, czyli gdzie schowałem arcyklejnot, bo to jest bardzo ważne. Nikt go nie może dostać, bo nie wiem, kiedy on mi się przyda. A wiecie, fajnie, żeby został jednak dla mnie, jakby mi się coś jednak stało znowu, więc żebym wiedział, gdzie on jest. Schowałem go, myślę, w takim miejscu, że raczej nikt nie powinien go tam znaleźć, więc wydaje mi się, że możemy być o niego spokojni. Dobra, wchodzimy do bunkru, łup, otwieramy tu, jest świetnie, wchodzimy do środka i teraz tak, shulker boxa, musimy sobie przygotować tutaj jedno miejsce na shulker boxa. Wydaje mi się, że takie miejsce na shulker boxa byśmy mogli zrobić, prawda? Na przykład, nie wiem, gdzie byśmy mogli. Zróbmy tak, zróbmy tu w tym miejscu, o tak, coś takiego. I tutaj postawimy pyk, tak? I tu jest miejsce na shulker boxa, bo po co mi tu ten piec? Będziemy brać, gdzie mam tego shulker boxa? Ja go zostawiłem tam! O nie! Co ja zrobiłem w ogóle? Zapomniałem o nim całkowicie. Dobra, idziemy po niego, bo go potrzebuję. Ja się wystraszyłem, że go gdzieś zgubiłem, nie? O, para, kolejny raz się mijamy tutaj ekipą, prawda? Śmieszną. Ukłon dla Dave'a. Dobra, lecę tam do tego. Do... jak to się nazywa? No do mojego domu, kurczę, jak to się nazywa? Nie wiem, jak się nazywa mój dom. Do Toast House'u idziemy, nie wiem, czy jak to nazwać. Nie, to nie można tego nazwać Toast House'em, bo on nie przypomina, bardziej tamten toast. Bardziej by można było go nazwać Toast House'em. Dobra, gdzie jest ten mój... tu jest shulker box, patrzcie, zapomniałem o nim. A już myślałem, że go straciłem, nie? Już, ale byłby przypał. Dobra, ja w ogóle nie mam elytry, trzeba zdobyć elytrę. Muszę albo ją gdzieś ukraść, albo coś, bo... sytuacja jest taka, że ja jak przechodziłem przez portal, wydaje mi się, że miałem tą elytrę, ale może nie miałem, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie zdecydowanie ją straciłem i nie mam elytry mojej, a wszyscy tutaj mają i sobie latają, a ja za każdym razem muszę z buta wszędzie łazić, nie wiem, denerwuje mnie to strasznie. Ale dobra, bierzemy to z boxa, elytrę sobie ogarniemy, albo komuś ukradnę, może bym ukradł komuś, ale to byłby dobry, to byłoby całkiem śmieszne, jakbym komuś ukradł tą elytrę. Dobra, tu, myk, dobra, świetnie. Teraz tak, do tego miejsca, gdzie mamy na shulker boxa, sobie chowamy, prawda? Tak, patrzcie, pyk, i mamy shulker boxa eleganckiego. No i fajnie, jak go będzie trzeba, to będziemy go mogli zabrać. A teraz to zróbmy sobie to nieskończone źródło lawy, bo to jest bardzo ważne. I teraz tak, w którym miejscu by to zrobić? Może tu? Zróbmy go tutaj, no. O, idealnie, tutaj nic nie ma, no to świetnie. No to cudownie. Dobra, i robimy teraz tak, tu potrzebujemy, tutaj dajemy to, a tylko to czekajcie, bo to tu wygląda fatalnie, bo to trzeba zmienić lekko, tutaj, okej, okay, tu stawiamy to, raz, dwa, trzy, raz, dwa, patrzcie, idealnie mi starczyło, to jest jakieś niesamowite. Dobra, robimy lawa i teraz tak, tu musi być, nie, to musi być jeszcze, o nie, tam już jest blok, tu już się wbijemy do tego, to nie, to musi to być tak, dobra, czyli dajemy lawa, to, no i chyba to tak może być. Tak, może być tak. Dobra, git. No i tu będzie nam się nieskończone źródło robiło, więc elegancko. Tu mam jeszcze ten piec. Możemy tego pieca w sumie załadować w tym miejscu. Załadujmy go tu. Myk, dobra, niech jest tutaj. I teraz tak, mamy lawę, więc zdajmy tutaj. Tu jedna lawa, świetnie. I teraz musimy zabrać shulker boxa do przepalenia wszystkie te ziemniaki. Weźmy tą wodę i na dół to dajmy wszystko, bo tam będziemy to składować. I teraz przyda mi się skrzynka tu na dole, bo tak jak czułem właśnie, tutaj skrzynki brak. Więc weźmy to, tu w tym miejscu damy tą skrzynkę. Niech jest tutaj, zaraz tam dam pod spód coś. I ziemniaki tutaj wszystkie, tutaj też damy wiadro, bo nie będziemy tego mieli aż tak dużo. Teraz tak, woda. Zróbmy nieskończone źródło wody tutaj, może by mi się przydało. Więc zróbmy może tu, o, tu na dole jest idealne miejsce do zrobienia nieskończonego źródła lawy. Czy wody, boże, co ja mówię. Tutaj robimy tak i teraz tu. Myk, okej. I tu, jedna woda, druga woda, mamy nieskończone źródło, na razie nie potrzebujemy tego. Robimy tak, żeby mieć lawę. Tutaj już jest włożone, dobra, wszystko, więc możemy zabrać dwa staki i tu. Jeden do przepalenia, drugi do przepalenia. A tu pospód mi już się, że tak powiem, wyklarowało, mam ten bloczek, no i wszystko śmiga. Wszystko pięknie wygląda, jedyne co, to tu bym jeszcze dookoła zrobił to tak, żeby to jakoś wyglądało. Myk, dobra. Dobra, tutaj weźmy to, dobra, świetnie. Tam z dołu już nie będę tego robił, tam może być ten stone. Dobra, no i wygląda to moim zdaniem świetnie.
Moim zdaniem to wygląda świetnie, jeszcze to będzie trzeba opróżnić. Na razie opróżnię to wszystko tutaj do tej skrzynki, później to wszystko posegreguję, a klątwę dajmy na razie tutaj, niech będzie ta klątwa. Dobra, idę do domu, bo muszę wam pokazać jeszcze jedną najważniejszą rzecz, czyli to, gdzie schowałem arcyklejno. To jest bardzo ważne, bo tego wam jeszcze nie pokazałem, a muszę wam to pokazać, gdzie go schowałem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale było takie są takie podziemia pod moim domkiem. Ja sobie o nich przypomniałem niedawno. No i uznałem, że właśnie tam najlepiej jak to schowam, ponieważ tam zawsze wszystko było bezpieczne w miarę i wydaje mi się, że tam raczej nikt nie powinien szukać takich rzeczy, więc tam schowamy właśnie ten arcyklejnot, tam on będzie bezpieczny. I no, zresztą tam już go schowałem, więc ja wam tylko go pokażę, że on tam jest. No i będziemy mogli, że tak powiem, odetchnąć z ulgą. Jeszcze go zamurowałem obsydianem specjalnie, tak żeby był totalnie bezpieczny. Dobra, tutaj klikamy, tu jest zejście na dół. Na szczęście w innym wymiarze również to przejście działa. Ej, co jest grane? Dlaczego? Dobra, jakoś się zepsułem. Myślałem, że będę schodził ciągle, ale się o coś zablokowałem. Dobra, tu. I... Ej, co jest? Ej, kto to rozkopał? No to był arcyklejnot! Ej, dobra, ktoś mi go ukradł. Ej, ktoś mi go ukradł. No nie, no ja tu właśnie miałem wam przyjść pokazać, jak on świetnie jest ukryty, a tu patrzę, że ten obsydian jest rozwalony. Ej, to kto mi to zabrał? Oj, nie, nie, ktoś mi ukradł mój arcyklejnot. Ktoś mi ukradł mój arcyklejnot. Teraz pytanie, kto? Ja chyba mam podejrzenie, kto to mógł być. Bo w sumie, albo to są dwie opcje. Albo to jest Herobrine, albo to jest Yeti. Bo ostatnio Yeti mówi, że pisał do mnie i się pytał mnie, jak mi się udało się wyleczyć. I ja mu powiedziałem, że nie mogę mu powiedzieć, bo byłem zły na niego za to, że mnie wrzucił do tego innego wymiaru. Troszkę się pokłóciliśmy, ale skoro on jakby się mnie pytał o to, ja mu nie chciałem powiedzieć, całkiem możliwe, że się dowiedział i ukradł mi ten arcyklejnot. Jeżeli Yeti ukradł mi ten arcyklejnot, to będzie miał przesranę.